Witam fanów Blendera. Dzisiaj zaproszę Was na modelowanie karoserii samochodu. Przy modelowaniu wykorzystam dwa narzędzia. Modyfikator Edge Split i Mark Sharp. Zainteresowanych zapraszam na film po krótkim intro. Modelowanie karoserii rozpocznę od wymodelowania modelu bazowego. Kto jednak nie ma zamiaru oglądać tej części poradnika, może przełączyć się do 11 bądź 14 minuty filmu. Jeżeli jednak zdecydujecie się oglądać, to zapraszam. Jak widzicie, w panelu rzeźbiarskim przygotowuję sobie kształt części pasażerskiej karoserii. Teraz dodam nowy obiekt, cylinder i w trybie edycji wykonam kilka prostych operacji edycyjnych, formując taki oto kształt. Potem cylinder zduplikuję i kopię ustawię na początku i na końcu karoserii. Za moment włączę zakładkę z wtyczkami i poproszę Was o włączenie dwóch wtyczek Loop Tools i Bool Tool. Przy pomocy wtyczki Bool Tool wykonam operację logiczną i połączę wszystkie siatki w jedną. Dodam modyfikator Voxel Remesh. Wejdę do trybu rzeźby i w trybie rzeźby wygładzę sobie obiekt przy pomocy filtra siatkowego. Można powiedzieć, ostatecznie poprawię formę modelu bazowego. Kto oglądał mój poradnik o podstawach rzeźby, na pewno sobie z tymi operacjami, które wykonuję, samodzielnie poradzi. Za moment model bazowy będzie gotowy i przejdę do kolejnego etapu. Dodam na scenę Plane'a. Plane posłuży mi do wykonania retopologii siatki modelu bazowego. Na razie w trybie edycji Plane'a przekształcam i sytuuję po prawo. Duplikuję siatkę poleceniem Ctrl-D. Przypisuję materiał. I za moment ustawię sobie narzędzie Magnes. Face, projekt indywidualnych elementów, G. I siatka przykleiła się do modelu bazowego. Dodaję dwa modyfikatory, Mirror i Shrink Wrap. I teraz przy pomocy narzędzia Poly Bullet wykonam retopologię. Retopologię musimy wykonywać starannie. Od czasu do czasu przełączać się pomiędzy narzędziem Poly Bullet a narzędziem do selekcji. W międzyczasie możemy wstawiać poleceniem Ctrl-R Edge Loopy i w ten sposób dodawać segmenty. Z racji tego, że tutaj pracują modyfikatory Shrink Wrap i Magnes, nieraz możemy mieć pewne problemy z tak zwaną opcją przyciągania
bowiem działają określone siły. Jednak to wszystko jest do pokonania. Ja akcję filmu przyspieszyłem, bo nie chciałbym nagrywać długiego poradnika. Faktycznie akcja przyspieszona jest tutaj 4 razy. Powiedzmy, w modelowanie takiego samochodu na gotowo to czas około 1 godziny. Łącznie już z cięciem karoserii na segmenty. Na razie wstawiam kolejne poligony, łączę wierzchołki i buduję siatkę. Jak widzicie, od czasu do czasu włączam lub wyłączam modyfikator lustro, żeby po prostu nie przeszkadzał pracy. No bo wiemy, w niektórych rzutach może on nam przeszkadzać. F łączę, wypełniam. Ekstruduję przy pomocy narzędzia PolyBuilit. Zaznaczam 4 wierzchołki, F łączę. Poprawiam ich usytuowanie. A więc praktycznie mówiąc, to wszystko bardzo prosto i łatwo wygląda, ale jednak musimy troszeczkę z taką retopologią samodzielnie popracować, żeby dojść do pewnej wprawy. Ja zresztą lubię ten sposób modelowania. Teraz wstawiłem 2 edge loopy, Ctrl R i w ten sposób zagęściłem sobie siatkę. Nóż przy pomocy noża wykonuję dodatkowe cięcia. W tych miejscach, na których mi zależy. I teraz skala Y0 i tą krawędź wyprostuję względem osi Y. Tak samo tą skala Y0 jest to wszystko wyprostowane. Ctrl R, Edge Loop. Wydobywam na zewnątrz wierzchołki, przełączając się na narzędzie PolyBuilit. No i teraz element podłogi. Tak zastanawiam się, o, tutaj jeszcze wykonam połączenie. Za moment karoseria będzie gotowa. Teraz już wyłączam narzędzie Magnes. Dodaję modyfikator Mirror. Jeszcze utrzymuję modyfikator Shrink Wrap. Teraz będę zaznaczał partie poligonów i wstawiał nowe twarze. A więc Inset Face. To narzędzie też powinno Wam być znane, bowiem jest często używany. Z racji tego, że mam wyłączoną symetrię, muszę zaznaczać po jednej i po drugiej stronie. Tutaj będzie szyba tylna, tu będzie szyba przednia, a więc i ustawiam grubość i można powiedzieć detalizuję szyby w karoserii. Teraz zaznaczę 4 krawędzie, Ctrl B, dodaję fazę, skala X, teraz zaznaczę te krawędzie, skala Y, widzicie, zrobiłem
jednakowo z przodu i z tyłu, bowiem po prostu maksymalnie chciałbym sobie uprościć model tego samochodu. Teraz zaznaczę poligony i te poligony usunę. One są zbędne. Nie, tutaj nie będę już nic wstawiał. Zostawię tą siatkę tak jak jest. Teraz zatwierdzę modyfikator Shrink Wrap. Oczywiście zatwierdzam w trybie obiektowym. I istotna część poradnika. Dodaję modyfikator subdywizji. Zagęszczam siatkę. Teraz dodam modyfikator Edge Split. Wyłączam miarę kątową i będę bazował tylko na Sharp Edges. Dodaję modyfikator Solidify. Modyfikator Solidify doda grubość do ścianki obiektu. 400 będzie OK. Modyfikator Bevel. Tutaj wybieram wartość kątową. Ustawiam wartość 1/100, jeden segment, miara kątowa, limit, metoda kątowa i tutaj wyłączam opcję Clamp Overlap. I na koniec dodam jeszcze modyfikator wygładzający normalny. Uaktywniam funkcję auto wygładzanie. O, model stał się gładki. Za moment pokażę Wam, jak wygląda siatka na tym modelu. A więc popatrzcie, tak ona wygląda. Jednak dzięki temu, że mam do obiektu dodane modyfikatory, a właściwie to na pierwszym miejscu modyfikator subdywizji, mogę pracować na modelu Low Poly o niskiej ilości poligonów. Teraz zbliżamy się do istotnego momentu. Będę selekcjonował krawędzie, a więc Shift-Alt, zaznaczam pętlę. Krawędzie zostały wyselekcjonowane. Ctrl E i wybieram opcję Mark Sharp. Jak widzicie, na obiekcie powstało cięcie. Jak on wygląda w trybie obiektowym? No, super. Rozmiar fazy utrzymuje modyfikator Bevel. Teraz kolejny etap. Przejdę do zaznaczania poligonów i przy pomocy pędzla cylindrycznego zaznaczę sobie partię poligonów. Akurat widzicie, pracuję na szybach. I teraz użyję polecenia komendy I, Insert Face, ustawiam grubość
i głębokość. Od razu mam podgląd. Szyba została zaakcentowana. Jednak zostanę przy minus 0,02. Tak to wygląda po zmianie. I to praktycznie jest już bardzo istotna część tego poradnika. Pokazuję Wam, jak wyselekcjonować sobie krawędź i co zrobić dalej. Teraz już w trybie przyspieszonym wyselekcjonuję sobie krawędzie, a właściwie to pętle krawędzi. Jeżeli ich się nie da od razu zaznaczyć, muszę robić to na raty w segmentach. Ctrl E, Mark Sharp. I już segmenty nowe na karoserii zostały zaakcentowane. Teraz szyby drzwi i te elementy, można powiedzieć, z przodu i z tyłu. I stawiam nową twarz, ewentualne zbędne krawędzie Mark Sharp. Albo usuwam, albo dodaję. Czas na wyselekcjonowanie lamp. Ustawiam głębokość, tak żeby podkreślić ich styl. Dodaję edge loopa i już ten edge loop podkreśla indywidualny kształt lampy. Teraz zbliżamy się do ważnego momentu, a więc wykonujemy selekcję według komendy L i wybraniu opcji Sharp. Gdy wybiorę sobie zaznaczenie poligonów L, mogę zaznaczyć już gotowy segment i go wyseparować, a resztę ukryć, oczywiście po odwróceniu zaznaczenia. Teraz mam część karoserii, będę selekcjonował krawędzie i dokonywał dalszego cięcia. Ctrl E, Mark Sharp. L, zaznaczam te elementy, ukrywam. Jak widzicie, ta czynność już jest naprawdę prosta. Mam do czynienia z modelem Love Poly, a więc niewielką ilość krawędzi i super się to zaznacza. A teraz już wynik mojej pracy. Popatrzcie. I to by było chyba wszystko w dzisiejszym poradniku. Jeżeli będziecie tą metodę stosować, otrzymacie super, super modele. Dziękuję Wam za uwagę.